Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co paradoksalnie i często wbrew naszej intuicji nie daje nam szczęścia. Na początku tego roku robiłem 5-tygodniowy internetowy kurs z Uniwersytetu Yale właśnie o szczęściu i spróbuję go streścić w 2 odcinkach. Oczywiście, jeżeli temat Was zainteresuje, no to link do całego kursu znajdziecie w opisie tego filmu. Jak to, co daje nam szczęście? Oczywiście, że pieniądze. Problem jest taki, że nasz apetyt rośnie gwałtownie w miarę jedzenia. Przeprowadzono badanie, w którym pytano osoby zarabiające 30 tysięcy dolarów rocznie, ile chciałyby zarabiać, i mówiły, że tak 50 tysiaczków to byłoby miód malina. To samo pytanie zadano ludziom zarabiającym 100 tysięcy dolarów rocznie i oni powiedzieli, że dopiero jak osiągną pułap 250 tysięcy, no to będą w miarę zadowoleni i w końcu będą mogli sobie pozwolić na zakupy w Lidlu zamiast w Biedronce. Oczywiście istnieje korelacja między zarobkami a poziomem szczęścia, ale głównie przy małych dochodach. To znaczy, jeżeli ludzie nie mają na podstawowe potrzeby, no to wtedy każdy dodatkowy dolar poprawia ich samopoczucie. Jednakże przeprowadzono badanie, że w Ameryce, jeżeli już ktoś zarabia 75 tysięcy dolarów rocznie, no to każdy dodatkowy dolar już nie sprawia mu takiej radości. Inne badanie przeprowadzono w 1976 roku. Otóż podzielono studentów na 2 grupy, na materialistów i niematerialistów, i odwiedzono ich ponownie po 20 latach. Szok, że w ogóle ktoś robi badania na takim długim okresie. Ale co najważniejsze, to okazało się, że ci, którzy pożądali przedmiotów, byli zdecydowanie mniej zadowoleni z życia, ale także mieli więcej problemów ze zdrowiem psychicznym. I jeżeli by się tak zastanowić, to nawet bez jakichkolwiek badań możemy stwierdzić, że jesteśmy dużo zamożniejsi niż nasi przodkowie. Mamy ciepłą wodę, pełne szafy, nowe telefony, a mimo to nasze społeczeństwo coraz częściej cierpi na depresję, czyli pieniądze nie mogą być odpowiedzią. No to jeżeli nie hajs, no to może praca. W końcu w robocie spędzamy 1/3 naszego życia, więc być może dostanie tej wymarzonej pracy znacząco poprawi nasze samopoczucie. Mam kolegę, który marzy o pracy w Google, no i na każdym prawie spotkaniu mówi o tym, jak to bardzo by chciał tam pracować. No więc specjalnie dla niego przeprowadzono na uniwersytecie eksperyment, kiedy to pytano studentów, jak przewidują, że dobrze będą się czuli, kiedy dostaną pracę w wymarzonej firmie. A potem pytali ich dokładnie o to samo, kiedy już się dostali do tych firm, jak się właściwie czują. I okazywało się, że ich przewidywania były znacząco wyższe, czyli myśleli, że będą się czuli znacząco lepiej niż było w rzeczywistości. Po pracy idziemy do domu, więc może szczęśliwe małżeństwo to coś, co znacząco wpływa na nasze samopoczucie i nasz poziom szczęścia. Otóż przeprowadzono badania i okazało się, że ci, którzy zawali związek małżeński, są szczęśliwsi od tych, którzy żyją na kocią łapę przez pierwsze 2 lata, a potem ich poziomy się wyrównują. Moja interpretacja tego badania jest taka, że trzeba co 2 lata brać ślub. No ale jeżeli nie małżeństwo, no to szukajmy dalej. No to może uroda i idealne ciało. Do badania wzięto osoby z nadwagą, no i wysłano ich na program odchudzania. I część z nich schudła, część z nich została w tej samej wadze, a część z nich przytyła. Świetny program. Po jakimś czasie odwiedzono te osoby ponownie i przeprowadzono na nich serię testów, aby zdefiniować, jak się czują. I okazało się, że osoby, które schudły, mają większy współczynnik zachorowalności na depresję niż osoby, które zostały w miejscu albo przytyły. No to może operacje plastyczne. Tutaj także przeprowadzono badania i okazało się, że osoby, które poddały się operacjom plastycznym, mają większą skłonność do nadużywania alkoholu, mają więcej myśli samobójczych, a także mają więcej problemów ze zdrowiem psychicznym. No i klasycznie, zróbmy sobie chwilę przerwy i pojedźmy do lasu deszczowego.
sami widzicie, nie jest łatwo być szczęśliwym, ale z czego to wynika? Problem jest taki, że cały czas mierzymy się z innymi, cały czas porównujemy się do innych. I widać to na przykładzie olimpiady, że srebrni medaliści są mniej zadowoleni od tych, którzy są najlepsi. No i można to w jakimś stopniu zrozumieć. Ale co ciekawe, badania z 1995 roku pokazują, że brązowi medaliści są znacząco bardziej zadowoleni niż srebrni. Dlaczego? Chodzi o punkt odniesienia. Ci srebrni mają takie myślenie, że zabrakło kilku sekund, kilku centymetrów, aby być najlepszymi na świecie, aby osiągnąć złoto. Ci brązowi bardziej myślą, że gdybym się pomylił nieco, gdybym stracił parę centymetrów, to mógłbym w ogóle nie być na podium. To mierzenie się z innymi działa wszędzie. W 1998 roku przeprowadzono na studentach badanie i pytano ich, czy woleliby dostać pracę w firmie, gdzie zarabialiby 50 tysięcy dolarów rocznie, przy czym inne osoby na tym samym stanowisku będą zarabiały 25 tysięcy dolarów. Albo mogą dostać pracę w firmie, gdzie będą zarabiali 100 tysięcy dolarów rocznie, ale inne osoby na tym samym stanowisku będą zarabiały 250 tysięcy dolarów rocznie. I okazało się, że 56% ankietowanych wolało wybrać niższe zarobki, ale żeby inni zarabiali jeszcze mniej. No i problem jest taki, że jak sobie śledzimy Instagrama czy oglądamy telewizję, no to widzimy tam ludzi wspaniałych, pięknych, bogatych i tak dalej. I badania z 1999 roku pokazują, że godzina oglądania telewizji sprawia, że ludzie wydają 4 dolary tygodniowo więcej. W ten sposób chcą się upodobnić do gwiazd z ekranu. To jest szczególnie zgubne w dobie dzisiejszego internetu, bo jeżeli sobie odpalimy Instagrama, to zawsze znajdziemy osoby zabawniejsze, piękniejsze, z lepszym samochodem, z lepszym domem. I jeżeli będziemy się podświadomie do nich porównywać, to zawsze będziemy się czuć jak błoto. Zacznijcie sobie wpisywać w wyszukiwarkę Instagram makes me feel, czyli Instagram sprawia, że czuję się jak. Ludzie najczęściej wyszukują, czuję się samotny, czuję się źle, czuję się depresyjnie, czuję się brzydki. No to skoro to wszystko nie ma znaczenia, to czy my w ogóle jesteśmy w stanie wpływać na nasze poczucie szczęścia? Ważne są trzy czynniki. Po pierwsze, w 50% ta składowa to genetyka. 10% to wszelkiego rodzaju wydarzenia w naszym życiu, a 40% to nasze działania. Czyli kontrolujemy sporą część i naszymi zachowaniami jesteśmy w stanie wpływać na nasze poczucie szczęścia. Ale o tym, co możemy zrobić, aby poprawić nasz poziom szczęścia, porozmawiamy w kolejnym odcinku. Cześć!